Ciao Roma, dzień drugi. Jak widzicie, my już pod Koloseum. Humory może trochę takie średnie na początek dnia. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Świeci piękne słońce, które wręcz razi mnie w oczy. Jeżeli chodzi o Koloseum i te Forum Romanum, tak się to nazywa, które jest obok, to uważajcie, żeby nie kupować bilety przez pośredników, bo jest dużo drożej. Ja przed chwilą poczyniłabym ten błąd. Jest taka strona koloseo.it, tak jak Italiano, Italii. I tam możecie kupić właśnie strony bilety bezpośrednio i one są wtedy tańsze. Taki bilet, żeby zwiedzić to wszystko tu dookoła, kosztuje najtańszy 18 euro. Także tak, i ta pula biletów oczywiście jest ograniczona. Także my się już chyba dzisiaj nie załapiemy, może wrócimy to jutro. A teraz będziemy tylko spacerować dookoła i pokażemy babci i mamie, jak to wygląda. Tak po prostu z pozycji spacerowicza. Sprostuj to, co powiedziałam, bo się pomyliłam. A, Kasia wam powiedziała jakiś Koloseo Italia. Nie, to ogólnie strona jest inna, ja wam wrzucę ją o tu. I warto iść na oficjalne źródła, bo wszystkie nieoficjalne, jest pula oficjalnych biletów i pula biletów dla przewodników i tak dalej, więc ci nieoficjalni kroją ceny razy dwa, razy trzy i tak dalej, więc warto iść do oficjalnych źródeł, umawiacie się na konkretną godzinę na bileciki. Omijacie kolejkę do biletomatów takich w kasie i tyle. No i idziemy dalej. Hello. Pogoda jest całkiem fajna. Mamy tam jakiegoś Rastamana, co tam sobie śpiewa, gra i w ogóle. Jest jakieś 20 stopni, więc już się nadaje na ściągnięcie na krótki rękawek. A my sobie idziemy spod Koloseum tak w wolnym tempem do Forum Romanum. Dalej widzicie sadzonki. A za tymi fajnymi sadzonkami jest... Co jest? Zaraz wam powiem. A, no właśnie, za sadzonkami jest Pałac Wenecki. Bardzo ładny budynek. Można tam sobie wejść, schodki są. Także widzimy się pewnie już na górze. Każdy ma swój własny cel podróży. Dla mnie to są te piękne drzewka. Andrzej, nazywaj je po swojemu. Sadzonki. Sadzonki są świetne. Idziemy właśnie spotkać się z jedną bliżej. Kasia, jak ci się podoba ten plan? Jestem za. Ciekawe, czy jak się przytulę, to będzie miała specjalne właściwości. No wiadomo, będzie szczęśliwsza. To. Ja już z daleka czuję. Słuchajcie, doszliśmy sobie takimi bocznymi uliczkami, schodkami do Palazzo Nuovo. Sądzicie, że na dzisiejsze to chyba by robił selfiaka, nie? Słuchajcie, za mną schody prawie jak z Rocky, albo nawet i wyższe, a w środku kościółek, który wy mogliście zobaczyć na przebitkach. Lecimy w dół. Słuchajcie, za mną kolejne schody. Sądzę, że Włosi doszli do takiego stanu imperium tylko dlatego, że wszędzie mieli podgórkę i budowali schody, tu byli wysportowani. A my jesteśmy na dole Pałacu Weneckiego i lecimy o tam na górę. Widzimy się na górze. Ostatnie proste. Zdjęcie. Zaraz będziemy na górze. Ciekawe jaki widok, co? Chodźcie. No
Dotarliśmy na górę, słuchajcie, i o dziwo nawet obóz tlenowy po drodze nie był potrzebny. Pięknie to wygląda, ale powiem wam, że tak naprawdę niezależnie od tego, który punkt widokowy wybierzecie, widok jest zawsze przepiękny z każdej strony, z każdego miejsca. Jest po prostu bardzo ładne miasto. Przepiękne. Ty wejdziecie już na górę, to dostaniecie wynagrodzenie. Takim oto widokiem. Piękne jest. Najważniejsze. Sadzonki. Za darmo podgląd na tyle sadzonek. W Rzymie, słuchajcie, zmiany. Jak byliśmy tu poprzednio, to wejście do Panteonu było za darmo. Dzisiaj jest już płatne i jest to 5 eurasów. Także chyba darujemy sobie, bo my już widzieliśmy. Nasza wycieczka nie jest jakoś bardzo zainteresowana. I powiem wam, że z rzeczy, których nie widzieliście, byliśmy w lodziarni. Mogę wam pokazać, to była Galateria La Romana, tak się to nazywało. A lody, które zamówiłam, wyglądały tak i były absolutnie przepyszne. Żałuję, że nic dla mnie nagrałam, ale przez to, że no tak miałam na nią ochotę, to jej po prostu pożarłam. I jakoś tak nie wpadłam na to. A teraz chyba pójdziemy na Plac Trzech Fontan, tak? No, lecimy dalej. Słuchajcie, dotarliśmy. Kolejny punkt naszej wycieczki. Jest to Piazza Navona. Z tego co kojarzę, to się chyba nazywało Plac Trzech Fontan. No całkiem fajnie to jest. Można sobie usiąść, pochillować. Są fontanny, są kawiarenki, restauracje. Włosko. O, i Kasia też jest. Hello! Ale jest super, słuchajcie, jest taka piękna pogoda, chce się żyć, życie jest piękne, mimo małych przeszkód, jest cudownie. Mi się odpalił włoski temperament, już w kurteczce chodzę. Zimno, tak, tylko Andrzej, 20 stopni. I Andrzej, jak typowy Włoch, chodzi na pasy i nie patrzy, czy coś jedzie. Nie, wystawiam rękę i zatrzymuję, no i no. Dzięki temu szybciej się przemieszczamy. Stop, hasta la pasta, idziemy. Andrzej w natarciu. What you doing? Andrzej stalker. Chciałem zobaczyć, czy one z tyłu widzą, nie? I chciałem go tak zajść, bo niektóre są takie oswojone i tak się nie boją i tak chciałem go tak pchnąć, nie, w kuperek, ale tego, no. Jakby też klasyczny zwierzak, czyli co robisz, jak idziesz ze zwierzakiem i się na niego patrzysz, się zesrał, nie? To jest klasyczne. Jak były wczoraj te chickeny na tym zamku, to akurat też potem zeszliśmy, jeden siedział na samochodzie, mówię, o, w sumie to takie... mniej takie szkodliwe są, bo nie podrapią ty, bo one mają te takie płetewki, nie? To nie podrapią ci samochodu, no i co? Jak akurat w tym momencie, co patrzy, to się też zesrał chicken, nie? Słuchajcie, jesteśmy tak zajęci eksplorowaniem miasta, że w sumie to chyba trochę mało nagrywamy. Mam takie wrażenie. A byliśmy dzisiaj na bardzo dobrym obiedzie i gdzieś tu albo tu pojawi wam się miejsce, w którym jedliśmy. Andrzej je znalazł i wszystko było bardzo smaczne. Ceny powiedziałabym całkiem okej. I jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to w ogóle restauracja była dosyć pusta. To było miejsce przy fontannie di Trevi, tylko ono nie było tak, wiecie, bezpośrednio przy samej fontannie, tylko trzeba było iść kawałek dalej i już było naprawdę bardzo fajnie i spokojnie. Teraz byliśmy, no właśnie, przy Koloseum, na ciastku. Jedliśmy tiramisu. Tutaj wam się teraz wyświetli, jak ładnie ono było podane w takim fajnym, szklanym kubeczku. A teraz już się zbieramy do domku. Jutro wracamy do domu. Ale jeszcze będziemy trochę zwiedzać. Pewnie pojedziemy do jednego z rzymskich parków. Także zobaczymy, co nam jutrzejszy dzień przyniesie.